Drodzy mieszkańcy, zbliża się koniec roku. To czas podsumowań, a także czas podziękowań dla tych, którzy przez ten cały rok w tym mieście pracowali i dla tych, którzy nas wspomagali we wszystkich działaniach, które chcieliśmy lub pragnęliśmy dla Państwa w tym mieście zorganizować. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta. To dzięki nim powstały takie inicjatywy jak Motokropla, przy której spotykamy się i oddajemy krew po to, żeby zrobić coś dobrego dla innych potrzebujących. Jak Szlachetna Paczka, która wspomaga tych, którym w życiu się nie udało, a przecież takich osób w naszym mieście nie brakuje. Jak seniorzy, zorganizowani w wielu grupach seniorskich, którzy tak naprawdę są na wielu naszych miejskich imprezach i częstują naszych mieszkańców swoimi łakociami. To także kluby i stowarzyszenia sportowe, które organizują naprawdę wysokiej klasy imprezy sportowe, na które przyjeżdżają stowarzyszenia i kluby z wielu regionów, nawet naszego kraju. Zorganizowaliśmy dużą imprezę kolarską w naszym mieście w mijającym roku. To właśnie bike maraton pokazał, jaki potencjał w naszym mieście mają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ja nie chcę Was wszystkich Państwu wymieniać, bo nie chciałbym o kimś zapomnieć, ale ja wszystkim bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bez względu na to, czy trzymacie rakietę w rękę, czy bawicie się piłką, czy walczycie na matach, czy odbijacie piłkę przez siatkę. Dla nas, dla naszego miasta najważniejsze jest to, że chcecie, że robicie coś dla siebie, ale jednocześnie dla innych. Przy tej okazji również dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, bo oni również włączają się w wiele inicjatyw właśnie społecznych. Tych, które wspomagają naszych mieszkańców w trudnym czasie. A wiemy, że czasy nie są łatwe. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy dalej dobrze współpracować, po to, żeby nasze miasto pokazywało się na arenie zarówno sportowej, stowarzyszeniowej, takiej działalności charytatywno-społecznej. Bo przecież potrzeba również i tego serca, które te organizacje dla nas wszystkich oddają. W sobotę 21 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbyła się niezwykła impreza charytatywna pod hasłem Z potrzeby serca dla Marzeny. Celem imprezy było zebranie jak największej kwoty pieniędzy przeznaczonych na pomoc pani Marzenie, która została sparaliżowana i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za przybycie. Marzenko, to dla Ciebie wszystko. Przyjechaliśmy z całej Polski, żeby zagrać, pomóc. Dobro powraca. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby zagrać dla Ciebie największe gwiazdy disco polo. Przyjechali tutaj, żeby pomóc Tobie, żebyśmy zagrali dla Ciebie, żebyś mogła dalej funkcjonować. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz miasta Pionki, Robert Kowalczyk. Dzieci z publicznego przedszkola numer 2 w Pionkach postanowiły w szczególny sposób uhonorować swoje babcie i dziadków z okazji ich święta. W czwartek, 26 stycznia w hali sportowej odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której przedszkolaki zaprezentowały się w specjalnym programie artystycznym. Z tobą wszystko mi gra, z tobą lepszy ten świat, bo mogę być w nim sobą. Dzień babci i dziadka równie hucznie obchodziły przedszkolaki z publicznego przedszkola numer 1. Wszyscy o tym dobrze wiecie,
29 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki mieszkańcom Dopuszek i poprzez licytację trafiło 32 907 zł 78 groszy. Od samego rana na ulicę Pionek wyruszyli wolontariusze, by obdarowywać darczyńców charakterystycznymi czerwonymi serduszkami w zamian za wsparcie WOŚP. W środę 1 lutego Pionkowski Manhattan oraz publiczną szkołę podstawową nr 2 odwiedzili marszałkowie województwa mazowieckiego Adam Struzik i Rafał Rajkowski wraz z radnymi sejmiku i dyrektorem WORD Radą, by promować wśród mieszkańców akcję Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Kampania dotycząca bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Zasada jest prosta. Im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. Dlatego wśród mieszkańców Mazowsza rozdawane są różnego rodzaju elementy odblaskowe. Tak też było w Pionkach, gdzie kampania przeprowadzana jest po raz kolejny. Odblaski trafiają do naszych placówek przedszkolnych oraz szkolnych, by uczyć najmłodszych, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach. Uczniowski klub sportowy Beta obchodzi w tym roku jubileusz swojego 20-lecia. By uczcić tę ważną rocznicę, władze klubu zorganizowały 3-dniowy turniej piłki siatkowej dziewcząt. Turniej został rozegrany w miejskiej hali sportowej i rozpoczął się już w czwartek. Wzięło w nim udział w sumie 12 drużyn z naszego regionu. Witam Państwa z terenu lodowiska Biały Orlik przy ulicy Leśnej u nas w naszym mieście Pionki. Zbliża się, jak Państwo wiecie, okres ferii zimowych. Dlatego w imieniu burmistrza miasta Pionki, pana Roberta Kowalczyka i pracowników Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji chciałbym zaprosić dzieci z pionkowskich szkół podstawowych na sportowe ferie 2023. Które od najbliższego poniedziałku, czyli od 13 lutego, przez 2 tygodnie będą się odbywały na naszych obiektach sportowych, a przede wszystkim na lodowisku Biały Orlik i na miejskiej hali sportowej. Na lodowisku Biały Orlik, na którym się właśnie w tej chwili znajdujemy, zapraszamy wszystkie dzieci z naszych szkół podstawowych w każdy dzień tygodnia od godziny 10 do 13, gdzie na nich będą czekać animatorzy sportu i będą przez 3 godziny prowadzić z nimi zajęcia w różnego rodzaju formie zabawowej, w formie jakichś gier i zabaw, po prostu nawet w formie zwykłej nauki jazdy na łyżwach. W ubiegłym tygodniu dzieci z pionkowskich szkół i przedszkoli bawiły się w najlepsze na zabawach choinkowych organizowanych przez miejskie placówki oświatowe. W sobotę 4 lutego odbyły się aż 3 takie bale. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Radomskiej swoje zabawy choinkowe zorganizowały 2 przedszkola. Publiczne przedszkole numer 2 i publiczne przedszkole numer 1. Publiczna szkoła podstawowa numer 2 swoją zabawę zorganizowała w murach własnej placówki. Prowadzący bal pan Jacek zadbał o znakomitą muzykę, która do tańca porwała nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, rodziców oraz samą panią dyrektor. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa spod Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach w tak uroczystym dniu, 5 marca, kiedy po raz 11 w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, którzy ginęli i walczyli za naszą ojczyznę. Mimo zmiennej zimowej aury na linii mety w tym roku stanęła rekordowa liczba uczestników.
miniony weekend w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Polski Taekwondo Związku Sportowego Polskiej Unii Taekwondo. W tegorocznych mistrzostwach wzięło udział aż 748 uczestników z 32 klubów. Świetny start zanotowali zawodnicy klubu sportowego Centrum Tangsudo Pionki, którzy podczas dwudniowych zmagań wywalczyli aż 28 medali. Witam serdecznie naszej świetlicy Przyjaciele, która została utworzona jako placówka wsparcia dziennego i w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje od września 2020 roku. Nazwa Przyjaciele nawiązuje do tego, że przez kilkadziesiąt lat taka świetlica funkcjonowała i była prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I żeby tak troszeczkę im kontynuujemy tą działalność, wiedząc, jakie są potrzeby też dla dzieci, dla rodzin i że taka placówka jest też potrzebna. 14 i 15 kwietnia w Pionkach odbyła się dwudniowa olimpiada wędkarsko-ekologiczna dla dzieci i młodzieży. Jej organizatorem była Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, a współorganizatorami Kozienicki Park Krajobrazowy oraz PZW Koło Pionki Miasto. 16 kwietnia w sobotę na Stadionie Miejskim w Pionkach rozegrano czwarty okręgowy turniej żaków o Puchar Wiosny, zorganizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w dniu 27 kwietnia tego roku na jednym z etapów eliminacji czwartków lekkoatletycznych, które są organizowane ogólnopolskie zawody przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Do naszych zawodów zostało zaproszonych 17 szkół z terenu naszego miasta, gminy Pionki i gmin Ościenny. W dniu dzisiejszym około 100 uczestników, dziewcząt i chłopców, brało udział w kolejnym etapie, tak jak wspomniałem wcześniej, eliminacji. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podzielić się z Państwem bardzo miłą wiadomością, mianowicie uczeń naszej szkoły, publicznej szkoły numer 1 w Pionkach, został laureatem ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego juniorów. Jest to dla szkoły oraz dla naszego miasta olbrzymi sukces, ponieważ taki splendor nie zdarza się codziennie. Ranga tego konkursu jest wyższa niż konkursu kuratoryjnego. Nasz uczeń Kamil Chlebny musiał przejść przez kilkuetapowe eliminacje, aby osiągnąć sukces. Podobny sukces miał miejsce 10 lat temu, gdy to uczeń gimnazjum numer 2 również zdobył taki tytuł laureata konkursu olimpiady fizycznej. W czwartek 11 maja odbył się marsz Nordic Walking studentów UTW zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Uczestników przywitała wiceburmistrz miasta Kamila Kaczarowska oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Kozienice z siedzibą w Pionkach. Zamówiłam tą pogodę dla Was dzisiaj szczególnie. Macie piękne słoneczko. Uczestniczę w dzisiejszym wydarzeniu również z Państwem. Dziękuję za to zaproszenie i mam nadzieję, że spalimy trochę kalorii, ale również tych kalorii trochę uzupełnimy. I życzę Wam takiego czasu razem, wspólnie, żebyśmy zawsze mogli ze sobą porozmawiać, pobyć, poobcować i nawet na łonie przyrody również wspólnie delektować się tym, co nas otacza. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, pięknych doznań i do zobaczenia na trasie. W piątek, 12 maja, w publicznej szkole podstawowej numer 2 odbył się konkurs recytatorski dla dzieci. Konkurs pod nazwą W hołdzie polskim poetkom odbywa się od 2010 roku. Jego pomysłodawczynią jest Renata Gałczyńska-Smal, nauczyciel w PSP numer 2. Czwarty powiatowy konkurs poezji świętego Jana Pawła II odbył się w miniony wtorek, 16 maja, w publicznej szkole podstawowej numer 5 w Pionkach. Wzięło w nim udział 46 recytatorów.
Konkurs organizowany jest od wielu już lat, zawsze w tak zwanym tygodniu patrona szkoły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczniowie i nauczyciele publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Pionkach w specjalny sposób uhonorowali laureatów olimpiad, konkursów oraz posłanki i posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy w dobiegającym końca roku szkolnym wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem. W ramach partnerstwa regionalnego Czarni w środę 17 maja siatkarze CERAT Enea Czarni Radom gościli w Pionkach. Piotr Łukasik, Michał Ostrowski oraz Bartłomiej Lemański poprowadzili trening siatkarski dla uczniów i zawodniczek UKS Beta Pionki. Stowarzyszenie Motocyklowe Pionki i Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach już po raz trzeci zorganizowali wydarzenie pod nazwą Motokropla, które odbyło się 20 maja na Ogródku Jordanowskim. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk. Wspaniałe występy z okazji Dnia Mamy i Taty zaprezentowały na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Radomskiej dzieci z publicznego przedszkola nr 3. Ten występ to życzenia dla Państwa, dla ukochanych rodziców. Piosenki, wiersze i skomplikowane układy choreograficzne bawiły i wzruszały rodziców w dniu ich święta. 27 maja w sobotę na terenie Stadionu Miejskiego w Pionkach odbył się piłkarski turniej przyjaźni rwandyjsko-polskiej. W imieniu burmistrza Pionek, Roberta Kowalczyka, uczestników turnieju oraz zaproszonych gości powitała wiceburmistrz Kamila Kaczorowska. Wyjątkowa sobota na sportowo w mieście Pionki. W turnieju Przyjaźń Rwandyjsko-Polska w piłce nożnej. Bardzo dziękujemy, że możemy być częścią tego wydarzenia. Również pod honorowym patronatem burmistrza miasta Pionki i w obecności ambasadora Rwandy w Polsce. Cieszy to, że w przyjaznej atmosferze nasi oldboje rozegrali mecz z wynikiem remisującym 2-2. Wszystkim pozostałym drużynom życzymy jak najlepszych rezultatów. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wydarzenie. Z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka w pionkowskich przedszkolach odbyły się pikniki i festyny, na których dzieci, ale także i całe rodziny wspaniale się bawiły. Najmłodsi przygotowali występy, by w ten sposób móc zaprezentować swoje liczne talenty. To była świetna okazja do integracji, wspólnego spędzenia czasu i wspaniałej zabawy. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach wzięła udział w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazwą Ekologiczny Piknik Rodzinny, na który otrzymała dotację w wysokości 30 tysięcy złotych. Celem tego programu jest aktywne działanie na rzecz środowiska oraz pogłębienie wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Uczniowie klas 4-6 pionkowskich szkół podstawowych i szkół podstawowych z Czarnej i Ursynowa brali udział w mitingu lekkoatletycznym Orlen z podwórka na bieżnię. Ta sportowa impreza odbyła się na Stadionie Miejskim w Pionkach w czwartek 1 czerwca w Dniu Dziecka. W niedzielę 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka nad Stawem Górnym w Pionkach odbyły się zawody wędkarskie dla najmłodszych pod patronatem burmistrza miasta Pionki. Pionkowski Dzień Dziecka rozpoczynamy rano 4 czerwca, a rozpoczęli tak naprawdę najmłodsi wędkarze z naszego miasta, którzy rywalizują nad naszym Stawem Górnym. Fajna zabawa. Właśnie kończą. Będziemy rozdawać nagrody. Nagrody mamy dla wszystkich, bez względu na wynik. Dzisiaj Dzień Dziecka i obchodzimy go. W zawodach uczestniczyło 26 zawodników. Dzieci startowały w trzech kategoriach wiekowych. Klasy 0-3, klasy 4-6 i klasy 7-8.
ósmoklasiści z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w środę 7 czerwca o godzinie 18 rozpoczęli swój bal. Zabawa odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Było to niezapomniane wydarzenie w życiu uczniów opuszczających mury szkoły. Impreza rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza. Siódmego czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert pod tytułem Dla mamy i taty w wykonaniu dzieci z publicznego przedszkola nr 2. Były wiersze, piosenki i tańce, a wszystko dla najważniejszych osób na świecie, dla kochanych rodziców. Akcja informacyjna Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z pobytem nad wodą oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych. W naszym mieście takie wydarzenie odbyło się nad Stawem Górnym w czwartek 15 czerwca. Jego organizatorem był Urząd Miasta Pionki oraz Komenda Główna i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Bal ósmoklasistów publicznej szkoły podstawowej nr 5 w Pionkach odbył się w poniedziałek 5 czerwca. To kontynuacja tradycji, która towarzyszyła przez wiele lat gimnazjalistom. Wyjątkowe kreacje, staranne makijaże, ale nade wszystko niepowtarzalny układ poloneza zrobiły na nauczycielach, gościach i rodzicach ogromne wrażenie. Bal ósmoklasistów to uroczysta impreza organizowana na zakończenie szkoły podstawowej, która ma na celu uhonorowanie uczniów kończących ten etap edukacji. Jest to wyjątkowy wieczór, który pozostaje w pamięci na długo. Ostatni już w tym roku w naszym mieście taki bal odbył się w publicznej szkole podstawowej nr 2 w Pionkach 16 czerwca w piątek. Podczas balu ósmoklasistów uczniowie mają okazję do zaprezentowania się w eleganckich strojach i spędzenia razem czasu z kolegami i koleżankami, z którymi przez wiele lat uczęszczali do szkoły. Najzdolniejsi uczniowie pionkowskich szkół otrzymali stypendia od burmistrza miasta. Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w przeddzień zakończenia roku szkolnego 22 czerwca w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Zakładowej. Stypendia burmistrza miasta dla najzdolniejszych uczniów to forma wsparcia dla młodych ludzi, którzy osiągają w szkole wybitne wyniki i wyróżniają się w swojej dziedzinie. Piątek 23 czerwca to dzień zakończenia roku szkolnego 2022-2023 w pionkowskich szkołach podstawowych. Od samego rana uczniowie przygotowywali się do ostatniego dnia szkoły, a tym samym rozpoczęcia długo wyczekiwanych wakacji. Zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej nr 1 w Pionkach to ważna uroczystość. Kończy się pewien etap dla naszych dzieci i młodzieży, bo przecież kończymy pewien etap nauki. Niektórzy kończą go zupełnie i odchodzą do innych szkół. Życzymy ósmoklasistom powodzenia w nowych szkołach, a reszcie wiary szkolnej życzymy spokojnych, wesołych i bezpiecznych wakacji. 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie sezonu sportowego 2022-2023 w klubie sportowym Centrum Tangsudo Pionki. Na sali zgromadziło się blisko 200 osób, członków klubu, rodziców i osób towarzyszących. Nie zabrakło też przedstawicieli lokalnych władz w osobach burmistrza miasta Pionki Roberta Kowalczyka i wójta gminy Pionki Mirosława Ziółka oraz przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pionkach Bohdana Toszy.
Żłobek miejski Wesoły Pajacyk właśnie zakończył rok żłobkowy 2022-2023. 27 czerwca we wtorek dzieci z tej placówki uroczyście zakończyły mijający rok i radośnie przywitały wakacje. W dniach 23, 24 i 25 czerwca w hali sportowej w Pionkach odbyła się już druga edycja słonecznego turnieju tenisa stołowego. Organizatorem turnieju był klub sportowy Top Spin Pionki przy współudziale Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Turniej został rozegrany w trzech kategoriach: w kategorii dzieci i młodzież, w kategorii Open oraz w kategorii zawodnicy z miasta i gminy Pionki. Piąty charytatywny turniej plażowej piłki nożnej odbył się w niedzielę 2 lipca na terenie ośrodka nad Stawem Górnym w Pionkach. Podczas turnieju odbyła się zbiórka funduszy na pomoc w leczeniu dla 12-letniej Marty Bogumił, mieszkanki naszego miasta. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9 rozgrywkami poszczególnych drużyn. O miano najlepszej drużyny turnieju w tegorocznej edycji walczyło 12 ekip. W sobotę 8 lipca Izbę Czarnej Płyty odwiedziło 60 uczestników zlotu miłośników rowerów poziomych. Te nietypowe jednoślady charakteryzują się położeniem użytkownika w pozycji leżącej. W przeciwieństwie do tradycyjnego roweru, gdzie jeździmy w pozycji pionowej, rower poziomy umożliwia komfortowe i ergonomiczne położenie ciała podczas jazdy. Wizyta w Izbie Czarnej Płyty była jednym z punktów na trasie 5-dniowej wyprawy. Rowerzyści do tej pory zwiedzili między innymi Kozienice, Maciejowice czy Czarnolas. Co za jazda! Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja organizowanego cyklicznie rajdu rowerowego po terenach Puszczy Kozienickiej. Ponad 500 rowerzystów wystartowało z miasta Radom o godzinie 10. Jadąc pobliskimi miejscowościami, podziwiali otaczający ich malowniczy krajobraz. Miasto Pionki było istotnym punktem na mapie rajdu. Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów pierwsze grupki cyklistów zawitały na teren ośrodka rekreacyjnego nad Stawem Górnym na zasłużony przystanek, który zorganizowali pracownicy Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach. 5 medali zdobyli zawodnicy klubu sportowego Centrum Tangsu do Pionki podczas Mistrzostw Świata Taekwondo International, które odbyły się w dniach 14-16 lipca w angielskim Coventry. Zawody zorganizowano na hali lodowej Skydome Arena, gdzie rywalizowano na 16 matach. W mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z prawie 20 krajów. Rozpoczęły się rozgrywki Grand Prix Pionek w siatkówce plażowej. Jest to impreza cykliczna składająca się z czterech turniejów, które swój start miały 16 lipca na boiskach ośrodka Staw Górny w Pionkach. Siódme Mistrzostwa Pionek w tenisie ziemnym w grze pojedynczej zakończone. Organizatorem turnieju był klub sportowy Top Spin Pionki, a odbywał się on pod patronatem burmistrza miasta Pionki Roberta Kowalczyka oraz wójta gminy Pionki Mirosława Ziółka. Zawody zostały sfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego oraz środków własnych klubu. W niedzielę 13 sierpnia po raz pierwszy w historii miasta Pionki miało miejsce wielkie kolarskie wydarzenie – Lotto Poland Bike Marathon. To właśnie w naszym mieście odbył się siódmy etap zawodów organizowanych przez Grzegorza Weissa, byłego kolarza zawodowego. Lotto Bike Marathon w Pionkach. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ponad 400 zawodników. Piękna, słoneczna pogoda.
i bardzo wielu ludzi, miłośników przede wszystkim jazdy na rowerach. Cieszę się, bo słyszę tutaj wśród uczestników bardzo dobre opinie dotyczące przygotowania zarówno trasy, jak i miejsca, skąd kolarze startują. Mam nadzieję, że to pierwsza i nie ostatnia edycja bike maratonu w Pionkach. 19 sierpnia nad Stawem Górnym w Pionkach odbył się finał największych amatorskich rozgrywek siatkówki plażowej w regionie radomskim Grand Prix Pionek. W sobotnim turnieju wzięło udział 8 najlepszych par wyłonionych w eliminacjach, które trwały od 6 lipca. W całych rozgrywkach eliminacyjnych grało blisko 60 zawodników, a stawka była niemała, ponieważ pula nagród wyniosła ponad 3000 zł. 19 sierpnia w sobotę klub sportowy Proch Pionki rozpoczął nowy sezon 2023-2024 meczem z drużyną Polonii Iłża. Spotkanie odbyło się na stadionie miejskim w Pionkach i zakończyło wynikiem 3-2 dla Prochu Pionki. Wszystko co dobre szybko się kończy. Po 2 miesiącach wakacji uczniowie wracają do szkoły. W tym dniu we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023-2024. Szkoła to przecież nauczyciele, pedagodzy, rodzice, no i wreszcie nasze najmłodsze pociechy. I ta atmosfera, to w jaki sposób prowadzona jest ta szkoła, myślę, że to jest tak naprawdę sukces. I pani dyrektor gratuluje i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie ten nowy rok szkolny przepracujemy. 10 września nad Stawem Górnym w Pionkach odbyły się kolejne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Pionki. Wzięło w nich udział 25 uczestników z 6 kół Okręgu Radomskiego. W tegorocznych zawodach najlepszy okazał się Mateusz Szczechowski, zaś w kategorii junior pierwsze miejsce wywalczył Nikodem Olejarz. Wręczenia nagród dokonał burmistrz miasta Robert Kowalczyk. Szanowni Państwo, jak zawsze we wrześniu nad naszym Stawem Górnym zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Pionki. Cieszę się, że w tych zawodach uczestniczy wielu naszych mieszkańców. Chociaż dzisiaj pogoda bardziej sprzyja do plażowania niż do wędkowania, to jednak warto przyjść na nasz staw i spędzić czynnie czas. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszych zawodach. W sobotę 23 września nad Stawem Górnym w Pionkach odbyła się trzecia edycja amatorskiego biegu z przeszkodami Się Ruszamy, Pomagamy, podczas której zbierano pieniądze na rzecz Krzysia Czupryna, który zmaga się z ciężką chorobą pęcherzowego oddzielania naskórka. Mimo deszczowej pogody niespełna 100 śmiałków zdecydowało się wziąć czynny udział w tym wyjątkowym biegu organizowanym przez Stowarzyszenie Pionkowskich Morsów i Sportowców oraz Strefę Ruchu. Jesienna Fajera 2. Pod tą nazwą publiczna szkoła podstawowa nr 2 zorganizowała wspaniałą, drugą już z kolei biesiadę plenerową. Organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie sympatyków szkoły, rodziców, sąsiadów, absolwentów, krótko mówiąc wszystkich mieszkańców miasta i gminy, którzy lubią się spotykać i wspólnie miło spędzać czas. To świetna okazja do integracji środowiska, porozmawiania ze znajomymi czy odwiedzenia murów szkoły. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, tym razem w stylu country. We wspólnej biesiadzie udział wzięli także burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk oraz wiceburmistrz Kamila Kaczorowska. Kochani, miało padać, a tu okazuje się, że słońce i fantastyczna impreza, fajera w szkole podstawowej nr 2 w Pionkach. Naprawdę jestem zachwycony tą pracą, jaką wykonali organizatorzy i czym mogą nas tutaj dzisiaj poczęstować i co nam zaproponować. Jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że
szkoła organizuje taką rodzinną uroczystość. Tak trzymać, bo patrząc na uśmiechy i wyrazy twarzy uczestników, to jest coś wspaniałego. Kolejna edycja jesiennej fajery w szkole podstawowej numer 2 w Pionkach. To wydarzenie, myślę, przejdzie do historii, ale szkoła postawiła sobie wysoką poprzeczkę. Pięknymi konkursami, cudowną atmosferą, wspaniałym jedzeniem. Takiego zaangażowania wszystkich rodziców i nauczycieli, myślę, by nie było bez odpowiedniej osoby, pani dyrektor, która umie scalić, budować wspólnotę. Kochani, dziękuję, że jesteśmy częścią i możemy tworzyć takie piękne wydarzenie. W sobotę, 30 września, na Stadionie Miejskim w Pionkach miała miejsce niezwykła uroczystość. Tuż przed meczem klubu sportowego Proch Pionki z Gracją Tczów, wieloletni trener Prochu, Tadeusz Chmielewski, został uhonorowany złotą odznaką za zasługi dla sportu i otrzymał również podziękowania oraz puchary za wkład wniesiony w rozwój kultury fizycznej i sportu. 5 października, w czwartek, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Mazowiecka Gala Sportu. Wzięli w niej udział reprezentanci klubu sportowego Centrum Tangsudo Pionki, Jakub Płachta i trener Dariusz Sułek, którzy odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2022 w sporcie kickboxing. Trzeci turniej o Puchar Burmistrza Miasta Pionki w szachach błyskawicznych odbył się 7 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ulicy Zakładowej. W zmaganiach wzięło udział w sumie 33 zawodników z całej Polski, między innymi z Warszawy, Krakowa, Starachowic, Radomia i oczywiście Pionek. W minioną sobotę, 7 października, w hali sportowej w Pionkach odbył się turniej tenisa stołowego, którego organizatorami byli Klub Sportowy Top Spin Pionki oraz ULKS Kazanów. Zawody objęte były honorowym patronatem burmistrza miasta Pionki Roberta Kowalczyka. W turnieju wzięło udział 60 zawodników z regionu radomskiego. Bingo Spa. Turniej bez granic to ogólnopolskie zawody dla dzieci z niepełnosprawnościami, które zjechały się do Pionek z niemal całej Polski. Turniej odbył się w niedzielę, 8 października, na Stadionie Miejskim w Pionkach. Celem turnieju jest nie tylko rywalizacja, ale także wspólna zabawa. Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Fundacją Klub Polskiej Lekkiej Atletyki zorganizował warsztaty sportowe Hop Sport. Wydarzenie odbyło się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Sosnowej w środę 18 października, a udział wzięli w nim uczniowie klas 4, 5 i 6 z publicznych szkół podstawowych numer 1, numer 2, numer 5 i klasy specjalnej zespołu szkół. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk wraz z Sebastianem Chmarą, halowym mistrzem świata i Europy w siedmioboju. Znicz olimpijski zapalił syn Sebastiana Chmary, również Sebastian, brązowy medalista Mistrzostw Polski w skoku o tyczce w towarzystwie reprezentacji dzieci ze szkół. 12 i 13 października we wszystkich placówkach oświatowych w naszym mieście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w pionkowskich szkołach i przedszkolach odbyły się okolicznościowe akademie. Wszystkie uroczystości rozpoczęły wystąpienia dyrektorów, którzy tego dnia w szczególny sposób dziękowali pracownikom placówek. Była to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności pedagogom za trud, jaki wkładają każdego dnia w kształcenie młodego pokolenia oraz pozostałym pracownikom oświaty, którzy dbają nie tylko o uczniów, ale i o całą placówkę. W Szkole Muzycznej 1 stopnia w Pionkach Dzień Nauczyciela obchodzono w poniedziałek, 16 października.
Uroczystość rozpoczęła się, jak na szkołę muzyczną przystało, wprowadzającym utworem muzycznym i serdecznymi życzeniami przekazanymi nauczycielom przez uczniów szkoły. 22 października w niedzielę odbyła się w naszym mieście kolejna edycja Race of the Cure. To jedno z największych w kraju i na świecie wydarzeń poświęconych profilaktyce i walce z rakiem piersi. W tym roku na starcie przed siedzibą Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach przy ulicy Partyzantów stawiło się ponad 200 uczestników. Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku, od maluchów zaczynając, na seniorach kończąc. Piłkarski turniej charytatywny Puchar Halloween o dużą dynię rozegrany został w sobotę 28 października na boisku Orlik przy ulicy Leśnej. W turnieju wzięło udział 9 drużyn, w sumie to kilkudziesięciu zawodników z Pionek i okolicy. Celem wydarzenia było wsparcie finansowe tegorocznych bohaterów Amelki i Miłosza, dzieci zmagających się w walce ze swoimi chorobami. Podczas wydarzenia udało się zebrać w tym roku rekordową kwotę ponad 8000 zł, która pomoże Amelce i Miłoszowi w walce z ich chorobami. Ponownie fantastyczna inicjatywa Pionki Dzieciom. To dzisiaj walczymy o dużą dynię, gramy w piłkę i zbieramy pieniądze. Mamy do czynienia z prawdziwym sportem i z fantastyczną zabawą. Dużo drużyn zgłosiło się, przyszli i młodsi, i starsi. Bardzo się cieszę, że możemy brać udział w takiej szczytnej inicjatywie. W Pionkach rozpoczęły się miejskie obchody Święta Niepodległości. W Szkole Muzycznej pierwszego stopnia z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się specjalny koncert. Przed publicznością wystąpili uczniowie i nauczyciele szkoły. Listopada w piątek wystartowały sztafetowe biegi szkół w ramach miejskich obchodów Dnia Niepodległości. Organizatorem biegów odbywających się w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronat nad biegiem objął burmistrz miasta Robert Kowalczyk. Rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości uroczyście obchodziło publiczne przedszkole numer 2, czyli Lipowy Zakątek. Z tej okazji przedszkolaki wraz z paniami przygotowały okolicznościową akademię. Już po raz drugi zawodnicy klubu sportowego Centrum Tangsu do Pionki wzięli udział w międzynarodowym turnieju International Tangsu do Tournament, który odbył się 11 listopada w Holandii. Mimo że konkurencja była silniejsza niż rok temu, zawodnicy wywalczyli więcej medali, zwłaszcza tych złotych. Kolejny sezon morsowy rozpoczęty. Na terenie ośrodka Staw Górny w Pionkach w sobotę 18 listopada oficjalnie rozpoczął się sezon morsowy. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pionkowskich Morsów i Sportowców. W imprezie udział wzięły także grupy morsów z Kozienic, Białobrzeg, Warki, Stężycy i Lublina. W Mikołajki 6 grudnia otwarty został sezon łyżwiarski na lodowisku miejskim. Otwarcia dokonał burmistrz Robert Kowalczyk i radny miasta Włodzimierz Szałabaj. Lodowisko zostało udekorowane świątecznymi światełkami. Z okazji otwarcia zorganizowano wiele konkursów z nagrodami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
W dniu 16 grudnia w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach z inicjatywy i pod patronatem burmistrza miasta Pionki Roberta Kowalczyka w niezwykłej świątecznej atmosferze odbył się Mikołajkowy Puchar Burmistrza Miasta Pionki w Tangsudo. Turniej został zorganizowany po raz szósty z rzędu przez Klub Sportowy Centrum Tangsudo Pionki przy wsparciu Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod patronatem sportowym Związku Polska Unia Taekwondo. Do udziału w zawodach zgłoszono rekordową liczbę 143 uczestników reprezentujących dwa kluby. Wołomińskie Centrum Sztuk Walki i Klub Sportowy Centrum Tangsudo Pionki oraz klub Head Kick z Puław i Opola Lubelskiego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pionkowskie przedszkola przygotowały wspaniałe występy. Przedszkolne jasełka to jedno z najbardziej uroczych i wzruszających wydarzeń w okresie świąt Bożego Narodzenia. Występów dzieci śpiewały kolędy, recytowały wiersze i wykonywały skomplikowane układy taneczne. Rudolf czerwononosy, Mikołaja dobrze zna, w zaprzęgu ciągle sanie, dużo Rudolf siły ma. W miniony weekend, 16 grudnia w sobotę i 17 grudnia w niedzielę, w Pionkach trwała akcja Szlachetna Paczka. To ogólnopolska inicjatywa społeczna, która ma na celu pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Od lat w pomoc dla pionkowskich rodzin włączają się włodarze naszego miasta, burmistrz Robert Kowalczyk i wiceburmistrz Kamila Kaczorowska wraz z pracownikami Urzędu Miasta. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy być uczestnikami Szlachetnej Paczki. Urząd Miejski w Pionkach od początku swojej kadencji bierze czynny udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią szczęścia kogoś innego. Bardzo serdecznie wszystkim, którzy biorą udział w naszym mieście i wspomagają tą piękną inicjatywę, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Róbmy tam dalej, trzymajmy się, nie dajmy się i pomagajmy.